Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Postaram się zmieścić w pół godziny, żebyście nie musieli, bo to już jest trzecie kazanie, więc pomóżcie mi dzisiaj do przypowieści, otworzę usta swoje, więc im szybciej będziecie sobie wyobrażać rzeczy, o których będę mówił, tym szybciej skończymy. Moja żona ostatnio namówiła mnie na przesłuchanie jednego kazania z takiego zboru, który w cudzysłowie jest tam bardzo przychylny. Z bólem serca to zrobiłem, jak prosiła, to jakby poświęciłem się i wysłuchałem. I pewne jakby myśli przyszły mi po tym, co musiałem zrobić, pewne myśli przyszły, pewne jakieś obrazy się pojawiły. No więc spróbuję się dzisiaj z wami podzielić tym słowem. Wyobraźcie sobie bogatego człowieka i wyobraźcie sobie takiego prostego Heniusia na przykład. Macie już tego Henka? I do tego Henka przychodzi bogaty człowiek i mówi mu: chodź, ze mną pokażę ci coś. No i zobacz na ten dom. Widzisz ten dom? No widzę. Tu są klucze do tego domu, chcę ci go dać, ten dom. No jak to, odpowiada Heniuś, ale ja nie jestem godny. Nie jestem godny takiego prezentu. Wiem, dlatego to jest prezent. No, ale ja nigdy nie byłem w takim domu. Wiem, zaczniesz bywać w takim domu. No, ale ja nie jestem w żaden sposób w stanie zrewanżować ci się za ten dom. Wiem, nie oczekuję tego. No, a co jak coś uszkodzę w tym domu? Jest twój, korzystaj z niego. Ale ja chyba nie umiem. Wszystkiego się nauczysz. A na pewno to jest twój dom. Tak, jest mój. Zapłaciłem za niego, a teraz ci go daję. Bierz klucze, jest twój. No to dziękuję, mówi Heni. No i teraz ciekawa sytuacja, prawda? Kto z nas nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji? No, dostać dom, jakąś willę, dom od kogoś w prezencie. Tymczasem właśnie coś takiego stało się w życiu każdego z nas. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że zbawienie jest darem z łaski. To Efezjan 2:8-9 jest darem z łaski. Nikt na to... Tak, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Słowo Boże mówi, że Jezus zapłacił w pełni. To Ewangelia Jana 19:30. Tetelesai, zapłacono w pełni. I Słowo Boże mówi, że staliśmy się dziedzicami Bożymi. Tak, Rzymian 18:7. Jesteśmy dziedzicami. Dziedzic to jest ktoś, kto coś dziedziczy, prawda? Więc ta historia opowiada tak naprawdę o każdym z nas. Dostaliśmy pewien niesamowity dar, dostaliśmy go zupełnie niezasłużenie. Nie bardzo wiemy, jak się w tej sytuacji zachować, ale jest to dar. Staliśmy się dziedzicami pewnego bogactwa. Niestety w historii Henka coś poszło nie tak. Kiedy już trzyma te klucze, może je wsadził sobie do kieszeni, rozgląda się, jest tam ze swoją żoną, przypuśćmy, i mówisz co, no... To jest piękny dom, on jest zbyt piękny, przecież my jesteśmy prości ludzie, ale zobacz, tam jest taka szopka obok tego domu, taka chyba jakieś narzędzia tam są ogrodnicze, to wiesz co, jakby zamieszkamy tam w tej szopce, bo no przecież my się nie nadajemy, żeby mieszkać w takiej willi, są za wysokie progi na nasze nogi, to tak zróbmy. Jakby, no, dom jest ładny, fajnie, ale no... Nie nadajemy się przecież, żeby tu mieszkać, a ta szopka no jest ciasna, będzie trochę zimno może, bo nie jest ocieplona, ale będziemy tam mieszkać. No i zamieszkują w takiej szopce. Po pewnym czasie
Heniu widzi, że ludzie przechodzą i przyglądają się temu domowi i pewne myśli rodzą się w jego sercu. I kurczę, ci wszyscy ludzie wyglądają jak złodzieje. Oni tak tu patrzą. Po co oni tu patrzą na ten dom? Pewnie chcą okraść ten dom. Pewnie, kurczę, chcą się włamać. Oni wszyscy wyglądają jak złodzieje. I Heniu postanawia, to ja zbuduję wokół tego domu taki mur, taki bardzo wysoki mur. Po prostu nikt się tam nie wedrze. Jeszcze jakby na szczycie tego muru jakieś gwoździe powbijał, żeby absolutnie nikt tam nie próbował wchodzić. Bo zobaczcie, jakby mówi nam do swojej żony, że wokół sami wrogowie, wokół same zagrożenie. Zobaczcie, sami złodzieje wokół. I tylko my tutaj jakby jesteśmy i ta nasza szopka koło tego pięknego domu. Ale jest zagrożenie. Wszyscy po prostu wokół są zagrożeniem i musimy ostrzegać. A największym zagrożeniem jest pewien kaznodzieja z tego miasta. I tak Heniu mówi do swojej żony, ja słyszałem o tym kaznodziei, w piwnicy słyszałem o nim, że on ma swoją korporację i on wyciąga ze zboru tą korporacją. Żona się pyta, a co to takiego jest ta kopulacja? Nie wiem, co to jest, ale on wyciąga ze zboru tą korporacją i musimy ostrzegać przed nim, musimy wszystkich ostrzegać przed nim, przed tym kaznodzieją z tego miasta. I to jest... oczywiście jakby wszystkie osoby i wydarzenia przedstawione w tej historii są autentyczne i z ich zgodność z istniejącymi osobami i wydarzeniami jest zamierzona. Natomiast jakby no, niestety, ale właśnie jest prawdziwa ta historia. Kiedy się zastanawiałem nad tym, czy ja w ogóle mam prawo coś takiego mówić i jakby ludzie, którzy rozumieją jakby te wszystkie sytuacje, o których wspomniałem, przecież łatwo to odnieść do pewnych konkretnych osób i konkretnych wydarzeń. Ale wtedy i zastanawiałem się i modliłem się, Panie Boże, ale czy można w ogóle w taki sposób mówić, bo to jest taki konfrontacyjny, prawda? Ktoś pewnie za jakiś czas odpowie na to, nie? W jakiś tam sposób. Ale Pan jakby przypomniało mi się, że Pan Jezus w Ewangelii Marka na przykład jest zanotowana pewna przypowieść i jej słuchacze, w tamtym przypadku akurat faryzeusze i uczeni w piśmie, zrozumieli, że przeciwko nim powiedział tą przypowieść i wściekali się oczywiście na Jezusa z tego powodu. Więc Jezus tak robił. Jezus czasami opowiadał pewne historie, które wprost jakby uderzały w pewnych ludzi i w ich postępowanie. No więc dlatego uznałem, że okej, skoro taki jakby taka historia mi się o Heniku pojawiła i o jego szopce obok pięknego domu, do którego miał klucze, ale którego nie używał. Miał klucze w kieszeni, ale nie mieszkał w tym domu. Natomiast wszystkich ostrzegał, tak? To jest historia o człowieku, którego misją dziejową jest ostrzeganie wszystkich wokoło przed niebezpieczeństwem, przed zagrożeniem, jakimś najczęściej wyimaginowanym, a czasami jakimś, które jemu samemu wydaje się, że jest faktycznie zagrożeniem, a niekoniecznie nie musi być. I zatytułowałem to moje dzisiejsze wystąpienie Oblężona twierdza albo taran. Czy chrześcijaństwo powinno być oblężoną twierdzą, czy też jest takim taranem do burzenia wszelkich murów? I historia Henka jest historią chrześcijaństwa w oblężonej twierdzy, prawda? Jest historią takiego no, ogrodnika, który sam nie korzysta, ale innemu też nie pozwoli, prawda? Wybudował wielki mur, który ogrodził wszystkich, żeby nikt absolutnie nawet tego domu nie mógł zobaczyć, tak? Nie mówiąc już o tym, że nikogo do tego domu nie zaprosił. Wszystkich wokoło uważa taki człowiek za złodziei, za bandytów, za kogoś, kto jest potencjalnym zagrożeniem i najlepiej zamknąć się właśnie w takich murach i żeby absolutnie nikt tam
nie zagrażał. Ale czy do czegoś takiego właśnie powołał nas Bóg? W księdze Ozeasza, przeczytajmy sobie taki fragment księdze Ozeasza, w 4 rozdziale, przeczytam od 1 do 6. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, gdyż Pan wnosi sprawę przeciw mieszkańcom kraju, bo nie ma w kraju ani wierności, ani miłosierdzia, nie ma w kraju uznania dla Boga. Jest za to przekleństwo, oszustwo, mord, kradzież, cudzołóstwo. To rozmnożyło się i Bożek prześciga się z Bożkiem. Dlatego smuci się ziemia, marnieją jej mieszkańcy, ubywa polnej zwierzyny, ptactwa na polach, a także ryb w morzach. I co? Niech nikt nie oskarża i niech nikt nie osądza. Z Tobą, tak, z Tobą mam sprawę, kapłanie. Potykasz się dniem i nocą, a wraz z Tobą potyka się prorok. I zniszczyłeś swój lud. Mój lud jest wystawiony na zgubę z powodu braku poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie. Odrzucę Cię. Nie będziesz mi kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o prawie swego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Tutaj przeczytaliśmy o braku poznania. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że lud mój ginie, bo brak mu poznania. Kaznodzieje właśnie tego typu, który byłem zmuszony wysłuchać, to są ewidentnie ludzie, którym brak poznania. Wszystko, co oni mają do dyspozycji, to tylko wywieranie strachu, to tylko ostrzeganie, straszenie, najczęściej przed jakimś w ogóle niekonkretnym zagrożeniem. Wszystko, co ci ludzie mają. I oni potrafią godzinami mówić, mnożyć słowa, ale słuchacze takich słów nie zyskują żadnego poznania. Oni nie wzrastają w poznaniu Boga ani Jego Królestwa. Ich poznanie ogranicza się tylko do strachu przed zagrożeniem. Bo wszędzie jest tyle zagrożenia, wszędzie jest tyle herezji, tyle zwiedzenia. Najczęściej zwiedzenie to jest najpopularniejsze słowo w ustach takich ludzi. Zwiedzenie tu, zwiedzenie tam, wszystko zwiedzenie. I tylko my tu w tej naszej twierdzy jeszcze zachowaliśmy prawdę. Tutaj jakby to słowo mówi, że Bóg przez usta Ozeasza mówi, że mam ci za złe, kapłanie, bo brak ci poznania i w ten sposób kierujesz ludźmi. Teraz, kim jest kapłan? Bo wiadomo, że w Nowym Przymierzu również są kapłani, jest powszechne kapłaństwo. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga Jezusa Chrystusa. Kapłan w tym znaczeniu to nie ktoś, kto składa jakieś ofiary, tylko kapłan to jest ktoś, kto ma przybliżać ludziom Boga, mówić prawdę o Bogu, czyli dzielić się poznaniem Boga, a ludzi ma reprezentować przed Bogiem. Kapłan, który nie zna Boga, czyli chrześcijanin, który nie zna Boga, który ma jakieś fałszywe wyobrażenie na temat Boga, będzie prowadził fałszywą drogę tych swoich słuchaczy. Będzie ich prowadził na manowce. Ponieważ jeśli nie znasz Boga, jeśli nie wiesz, jaki Bóg jest, nie masz od Niego poznania, to będziesz tylko i wyłącznie prowadził ludzi na manowce. Taki człowiek zamiast wzbudzać w ludziach bojaźń Bożą, wzbudza w ludziach strach przed ludźmi. My mamy mieć bojaźń Bożą. Jedyne, czego my się mamy bać, to Boga. Naprawdę, mamy się bać Boga. To jest jedyny dopuszczalny strach w twoim sercu. Dlaczego Biblia mówi o bojaźni Bożej? A nie o jakimś... Dlaczego Biblia nie używa słowa mamy szanować Boga? Tylko właśnie mamy się bać Boga. Nie w sensie, że nas potępi, ale w takim sensie, że po prostu jeżeli masz bojaźń Bożą w sercu i naprawdę boisz się Boga, nie będziesz grzeszył. Powstrzymasz się od pewnych czynności, pewnych powstaw, pewnych słów, właśnie ze względu na bojaźń Bożą. I tak działamy, tak funkcjonujemy. Jeżeli nie masz bojaźni Bożej, swobodnie będziesz się posługiwał oszczerstwem, kłamstwem. Jeden na przykład z takich właśnie kaznodziei, strachu.
swobodnie wypowiedział kłamstwo, które kiedy zostało mu skonfrontowane, to uznał, że to jest taki skrót myślowy. Diabeł jest ojcem skrótów myślowych. Diabeł jest skrótem myślowym i ojcem wszystkich innych skrótów myślowych. My nie mamy bać się ludzi, ani ich zwiedzeń, ani ich herezji. Jeżeli ktoś ma poukładane teologicznie w sercu, jeżeli ktoś ma bojaźń Bożą w sercu, jeżeli ktoś ma relację z Bogiem, naprawdę nie musi się bać żadnych zwiedzeń i żadnych herezji. Ponieważ kiedy się z jakąś zetknie, to w bardzo krótkim czasie zostanie mu to objawione. Ponieważ sam Bóg zatroszczy się o to, żeby, tak jak już dzisiaj usłyszeliśmy, przygotować sobie Kościół bez skazy i bez żadnej zmarszczki. To sam Bóg za tym stoi. On dba o to, żebyś ty nie uwikłał się w jakieś zwiedzenie, w jakąś herezję. Więc nie musimy bać się ludzi. Ani jakichś strasznych kaznodziei, ani niestrasznych. Jedyne co, mamy się bać Boga. I ta bojaźń zabezpieczy nas przed wszystkim. Więc ludzie ci, którzy tak właśnie żyją w takiej oblężonej twierdzy, to oni, wszystko co oni potrafią zrobić, to wzbudzić w swoich słuchaczach strach przed ludźmi, przed innymi ludźmi, którzy rzekomo strasznie im zagrażają i powodują jakieś tam obawy. Jeżeli chrześcijaństwo sprowadzamy do oblężonej twierdzy, to już nie jest chrześcijaństwo. Ponieważ to tak, jakbyśmy światło zakrywali właśnie tym korcem, a sól zamykali gdzieś w szufladzie i nikt z niej nie ma prawa korzystać. Tak? To jest chrześcijaństwo oblężonej twierdzy. Nikt nie widzi, no bo za tych murów nie widać żadnego światła, ale też w żaden sposób nie oddziałuje to na świat wokoło. Sól jest gdzieś ukryta, więc nie jest to chrześcijaństwem, które przeznaczył dla nas Jezus. On powiedział wyraźnie, wy będziecie światłem dla tego świata pogrążonego w mroku i będziecie solą dla tej wyjałowionej ziemi, dla tych ludzi, którzy żyją i nawet nie wiedzą po co żyją. Ale w tym celu nie możecie się zamykać. Nie wolno wam zamykać się za jakimiś murami strachu, obaw. Bardzo wcześnie diabeł jakby zainfekował Kościół takimi pomysłami, że najlepiej to zamknąć się za murami klasztoru. I zaczęły powstawać jakieś klasztory zamknięte, gdzie ludzie myśleli, że odseparowując się od świata będą wolni od wpływów diabła. A co za tymi murami się działo, to czasami do nas dociera, tak? I co ciągle się dzieje, ponieważ to nie jest absolutnie wolą Bożą, żeby chrześcijaństwo było gdzieś schowane w jakiejś twierdzy za zamkniętą bramą. Więc nie, to nie jest właściwa droga. To nie jest właściwa droga, żeby wszędzie widzieć zwiedzenia i jakby straszyć tylko tymi zwiedzeniami swoich słuchaczy i jakby pakować ich tylko w takie zalęknienie. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 15, rozdział 14, werset powiedział, zostawcie ich. Ślepi ślepych prowadzą, to wszyscy w dół wpadną. Tylko żal tych ślepych, którzy są tak prowadzeni. Szkoda ich po prostu, że zwłaszcza, że część z tych osób osobiście nieraz znamy. I tak nam szkoda tego, że mają takich ślepych przewodników, którzy nie mają żadnego poznania i wszystko, co mają do zaoferowania słuchaczom, to tylko strach i jakieś uprzedzenia. Do czego w takim razie porównać Królestwo Niebios? W Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 12 werset jest... Takie ciekawe sformułowanie użyte.
A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. To mówi Jezus, tak? Od czasu Jana Chrzciciela pewni gwałtownicy, jak to w innych tłumaczeniach jest oddane, jakby porywają Królestwo Boże. I zwykle myśleliśmy o tych słowach negatywnie, tak? Że jacyś gwałtownicy wdzierają się i rozrywają Królestwo Boże. Nie wiem, czy tak myśleliście, ale ja tak sobie to wyobrażałem, nie? Że to jest takie jakby negatywne. Ale tutaj w różnych tłumaczeniach mamy takie słowa, że porywają, zdobywają, otrzymują, zagarniają, a ci gwałtownicy to ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. No tak właśnie przeczytałem to. I wyobraźmy sobie znowu sytuację, że to jesteśmy w niebie, jest tam Pan Jezus i legendarny już Piotr, niech będzie Piotr, mówi tam jakiś oddział konny przyjechał prowadzić, no prowadź, wiem kto to. No i kim jesteście? My jesteśmy ułani, my jesteśmy z Polski i my będziemy walczyć o Twoje królestwo. Będziemy walczyć o Twoją ojczyznę. Dobrze, dobrze. W Waszej ojczyźnie też jest sporo bałaganu. To my będziemy walczyć o Twoją i o naszą, bo my jesteśmy w tym dobrzy. My to umiemy robić. Tak, wy Polacy to umiecie robić. Idźcie więc w tej swojej gorliwości, zdobywajcie i rozszerzajcie to królestwo, mówi do nich Jezus. I to są właśnie ci gwałtownicy. To jest coś, co powinno być bliskie naszej polskiej duszy, ponieważ do takich należy Królestwo Boże. Ci ludzie po prostu chcą walczyć. Oni są pełni zapału, pełni pasji. Oni jakby postawili na szali swoje życie, swój komfort. To ich nie interesuje. Oni tym pogardzają. Oni po prostu chcą zdobywać i ratować ojczyznę. Tak? I my Polacy mamy coś takiego we krwi, że my za naszą i waszą wolność jesteśmy gotowi utoczyć krwi, prawda? Wrogowi utoczyć krwi oczywiście. No, swoją poświęcić. Więc Królestwo Boże ma taki właśnie charakter. To jest coś, co rozprzestrzenia się i co zdobywa i zagarnia kolejne przestrzenie, wcześniej zawładnięte przez mrok. Królestwo Boże to nie jest pojedyncza jakaś otoczona przez mrok twierdza, która wszystko, co ma, to tylko chęć, żeby się obronić i jakoś przetrwać. Tylko Królestwo Boże to jest coś, co ma zdobywać ziemię, zdobywać kolejne twierdze diabelskie i niszczyć je. Gdzie w Ewangelii Mateusza 16 rozdział, 18 werset czytamy, że Pan Jezus mówi, że bramy piekielne nie przemogą Królestwa Bożego. Królestwo Boże to będzie coś takiego, czego bramy piekielne nie przemogą. I było już to mówione nieraz z tego miejsca, że no, bramy nie walczą, prawda? To bramy nie atakujemy bramami czegoś, prawda? Nigdy z taką informacją się nie zetknął. Ja sobie tutaj pisałem taką informację, którą ewentualnie mogłeś już słyszeć w radiu, ale raczej nie słyszymy takiej informacji, że na przykład w dniu wczorajszym na ulicy Ogrodowej spacerującego mężczyznę zaatakowała brama. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił na SOR. Policja ukarała właściciela bramy mandatem i nakazała zamknąć na kłódkę w celu ograniczenia agresywnego zachowania bramy. Nie czytamy o takich... Więc to nie w tym kierunku te bramy piekielne, prawda, się poruszają. Natomiast prawda jest taka, że Królestwo Boże jest takim taranem, który ma zniszczyć każdą piekielną bramę. To piekło wytworzyło różne twierdze warowne, ale Królestwo Boże to jest ten taran, który zniszczy wszelką bramę do wszelkiej twierdzy. Nic się przed nim nie ostoi. To są ludzie, którzy właśnie
będą niszczyć te diabelskie twierdze. A co to są te twierdze diabelskie? To są wszelkiego rodzaju kłamstwa, strach i uprzedzenia. To są takie diabelskie twierdze, które diabeł właśnie w życiu każdego człowieka albo całych społeczności, albo całych kościołów pobudował. To są diabelskie twierdze bezprawne, które właśnie nazywają się kłamstwo, strach, uprzedzenia. I taką twierdzę Królestwo Boże musi zniszczyć, musi rozwalić. Ponieważ diabeł jest zainteresowany tym, żeby zniewalać ludzi. A jeśli udaje mu się wierzących ludzi zniewalać, to tym bardziej sukces odnosi. I właśnie robi to za pomocą kłamstwa, jakichś oszczerstw, jakiegoś skrótu myślowego, strachu, który zasiewa w ludziach. Wszędzie zwiedzenia. Uważaj. Kryj się. Nie wychodź z domu. Wszędzie zwiedzenia. To jest taka. Schowaj się w swojej twierdzy. Albo uprzedzeń. Wiecie, jak straszne są uprzedzenia? Jaki to jest straszny mechanizm, kiedy uprzedzamy się do drugiej osoby. Wiecie, że to rzuca się nam na słuch w pierwszej kolejności? Kiedy uprzedzamy się do drugiego człowieka, to pierwsze, co się dzieje, to przestajemy go słyszeć w ogóle. On coś mówi do nas, ale my słyszymy zupełnie coś innego. Dociera do nas zupełnie coś innego. To jest uprzedzenie i to jest straszna, diabelska broń. Jeśli komuś wystarczy jakby zbudować taką twierdzę w sercu, uprzedzić go do drugiego człowieka, do brata, do siostry, no to już po prostu ma go w garści diabeł. I on już nie będzie słyszał w ogóle, co ten ktoś mówi. Przeżyłem taką sytuację w społeczności, w której kiedyś byłem, że jeden tam z braci starszych się do mnie właśnie uprzedził i cokolwiek bym nie powiedział na kazaniu, to on jakby słyszał zupełnie coś. On właśnie słyszał same herezje z moich ust. Na jakikolwiek temat bym nie mówił, myślę, że nie mówiłem herezji, ale on i tak słyszał herezję, prawda? I już nawet inni zaczęli to zauważać, że on chyba ma coś do ciebie, bo on zawsze musi jakby prostować, co ty mówisz. To jest właśnie moc uprzedzenia, że ty już nie słyszysz po prostu, nie dociera do ciebie, co faktycznie ktoś mówi, tylko ty już swoje wiesz i już swoje słyszysz. Więc chrześcijaństwo to nie jest oblężona twierdza. To nie są ludzie, którzy są opanowani przez strach, przez obawy, przez uprzedzenia, przez lęki. Chrześcijaństwo to jest taki Boży taran, który ma niszczyć te wszystkie diabelskie twierdze. I chrześcijaństwo zawdzięcza swój rozwój, dynamiczny rozwój, ludziom, którzy dla tej swojej pasji mieli w pogardzie własne życie i bezpieczeństwo. Dla nich chrześcijaństwo stało się taką pasją, że oni po prostu przestali się troszczyć w ogóle o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo. I często tracili to życie właśnie dla swojej pasji. To jest chrześcijaństwo. I dlatego chrześcijaństwo w pierwszych wiekach tak błyskawicznie się rozszerzało, pomimo sprzeciwów, które były raz mniejsze, raz większe. Ale prawdziwe chrześcijaństwo zawiera w sobie taką pasję. To nie jest hobby, któremu możesz oddać się, kiedy masz na to ochotę, kiedy masz nastrój dobry, kiedy okoliczności sprzyjają, a jak te rzeczy się zmieniają, to porzucasz to chrześcijaństwo. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Więc Królestwo Boże podobne jest do takiego tarana, który ma moc rozwalić każdą diabelską bramę, każdej diabelskiej twierdzy, którą być może zbudował diabeł w życiu twojego brata lub twojej siostry. Ale ty rozwalisz to. Amen. Amen.